Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, zobaczcie jak to z góry się pięknie wszystko prezentuje. W ogóle ktoś z was wymyślił, żeby na koniec materiału sobie skoczyć, tak wiecie, żeby tak kończyć materiał. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko że ja powiem, że kończyłem materiał i 2 minuty będę jeszcze spadał. No tak wysoko jesteśmy, ale pięknie tutaj jest. Słuchajcie, wspinamy się jeszcze wyżej, znaczy teraz mamy ogólnie chyba w planie no przyczepić kolejne wysepki energetyczne, tylko się złap, a nie po prostu udawaj Mesjasza tą ręką. Tak, moi drodzy, chwali, patrzcie na lewą rękę, tak jakby taki przywódca tak trzymie tą rękę, no trzymaj się. W planie jest przyłączyć wysepki, ale jeszcze zanim to chciałem wam coś pokazać, tam u góry już widzimy statek. To jest chyba nasz statek, na który to trzeba po prostu się dostać. Ale zanim tam dotrzemy, to jeszcze podejrzewam, trzymaj się tej rośliny. Podejrzewam, że jeszcze prawdę parę ładnych odcinków, parę ładnych materiałów się będziemy wspólnie bawić. Nie wiem, czy z tego odrostu dorosnę tam, ale będę. Czy wy nie słyszycie takich jakichś dziwnych dźwięków? W ogóle trzeba przyłączyć jeszcze 6 tych wysepek. Nie wiem, ja tu widzę na razie 3-4. Zobaczymy. Najpierw to trzeba roz... Wow, ty, nie majdaj tak tym, tylko lecimy. Dawaj. Teraz na tych wyspach nowych cały czas po prostu znajduję jakieś fajne rzeczy, których to jeszcze nie doświadczyliśmy. Mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie. Ciekawe, czy... No ta raczej nie dorośnie. Tylko się zastanawiam, czy może ta druga z tej roślinki już powinna. Tak, jest. Uhuhu, zatrzymuj się, git. Bo zobaczcie. To było chyba tam wcześniej. Tak, jeju, jak tu jest pięknie. Kurczę, ta gra jest przecudowna. Niby tak jakby, no, testowa zręcznościówka, taki eksperymentalna można powiedzieć, a wyszła im świetnie. Ubisoft, lepiej, bawię się przy tej grze lepiej niż przy nowym waszym Assassinie, ale to pomińmy ten fakt. Tam to robiłem, tak widzicie, że 2 odrosty, nawet 3, i dopiero dałem radę dotrzeć do tamtej żółtej wysepki. Ale teraz tutaj mam nadzieję, że tylko 2 i będę już na miejscu. Trzymaj się, złocio. Kurczę. Tak, jest, ok. Trzymamy się i musimy rosnąć tam. No to nie powinno być ogólnie trudne. Tylko masz dawać do góry i tu, ok. Ten pierwszy moment takiego uruchomienia tego odrostu jest dla mnie zawsze taki troszeczkę stresujący, bo często zdarza się, że te odrosty lubią skoczyć w którąś stronę. Tak dziwnie, niepohamowany, jakiś dziwny... Ej, stary, ja nie kazałem ci tak rosnąć do góry, tylko dawałem w dół, ale to i tak ściągnie to ten materiał, tak? Mi się wydaje, tak. Czyli nie trzeba się w sumie przyczepiać do tego elementu świecącego, tylko obojętnie w które miejsce tej wysepki, ona ma w sobie tą energię, więc całkiem w porządku. Są tu kryształy, bo to jest rzecz, którą ja ogólnie teraz ubóstwiam i chcę zbierać w jak największej ilości, bo trzeba mi ich aż chyba 17, ile ich mi trzeba? Tak, trzeba mi aż 17 do kolejnego poziomu. A co dostanę przy tym poziomie? Nie wiem, bo jakoś nie czytałem. Ale no bez kitu. Co jest? Tu nie ma kryształu? Musi być. Czy to wysypka daje mi tylko to, że się po prostu przyłączyłem i daje mi tylko swoją energię? Ale oprócz energii liczyłbym mocno bardzo na kryształ. I w ogóle najlepiej jakbym dostał jakiś, albo zauważył, też będziemy tego zaraz szukać, kolejny wyżej położony, umieszczony punkt Wi-Fi. Z tego względu, że no kurczę, ja do tego miejsca, w którym rozpoczynałem, troszkę się wspinałem jednak. No i... Serio, tu nie ma, kurczę, kryształu. Bez przesady, niech to gra mnie nie denerwuje. Kuci. Dawaj mi kryształ. Ty złama się, pir. No kurczę, nie ma. Dobra, ale jak nie ma, to się nie załamujemy, ciśniemy do kolei. Jest i port Wi-Fi. Jak tam, panie, dotrzeć? To w ogóle się ta roślina tam, no ja dotrzę do niej, ale tam są później jakieś takie wysepki oddzielone, nie wiem czy tam rady przeskoczyć. Najlepiej by było się do niego wcisnąć za pomocą któregoś odrostu z tego Star Plant. Tylko że... to jest troszkę daleko. Najpierw ogarnijmy wysepki, które są może tutaj gdzieś blisko. W ogóle widzicie tu aż tyle wysepek energetycznych. Jedna, druga. Trzecia tam dalej, to nie wiem, czwarta. You're doing very well, but well done, okej. Kurczę, nie ma tyle wysepek. Orzysz, ty.
Dobra, może coś znajdziemy po drodze. Nieważne, może się do niej. Ja nie wiem, co robić. Tu jest tyle rzeczy teraz do zrobienia. Nie wiem, czy iść po to Wi-Fi, czy przyłączać kolejną wysepkę. Może przyłączmy kolejną. Tylko, że najpierw to ja sobie zlecę. Ups, chyba troszkę przesadziłem. Powiem wam, że listek, że łożysz w dupę. Mam nadzieję, że to jakoś ma swoją wytrzymałość. Jeju, ja nie chcę tak latać. Tu. Albo w ogóle, dobra, ciśniemy do Wi-Fi, jakby miał spaść. Dawaj. Jesteśmy? Zbierz ten liść. Ten liść, on nam spada. Ojej, no to po ptakach. Orzesz w ciul. No to mamy poskładane. Nasz żywot właśnie umarł. Nie dość jeszcze przy okazji, że spadnę zaraz. Tam jest Wi-Fi. Jak uda mi się ogarnąć ten odrost, że jak go uruchomię i on nie spadnie, to będzie mega fajnie, bo już pomijając fakt, że... No chyba, żebym się tam wdrapał. Wdramy się tam, będzie bezpiecznie. Już uruchomić ten port Wi-Fi. Port, tak, uruchom se port. Se port uruchomisz. Uruchomić go. Żeby nawet, wiecie, jak spadnę, też tam wezmę liść. Żeby jak spadnę, żeby... Albo z tego liścia wyskoczę. To by też nie było głupie. Trzymaj się, będziemy skakać. To ogólnie będzie mega fajne. No skacz. Poszedł wystrzelony w pierony. Mam nadzieję, że się złapiemy. Czy wy nie odnieśliście wrażenia, że ta akcja była wykonana w stylu mega idealnym? Bo ja takie wrażenie otóż odniosłem. Ale też zauważyłem, że tutaj kurczę troszkę, ale brakuje... A co coś to mnie wpluje mnie, czy co mi zrobi? Wiecie, o tej roślince mówię, zaraz sobie do niej wejdziemy, tylko uruchomię porcik. Uruchamiaj to. Dobrze jest. Zasało. Źródło mocy uruchomione. Nasza świątynia czerwoniutka działa. Zobaczmy, co takiego dzieje się, gdy wlezę w to. Uhuhuhuhu. To mamy zabawę. Tylko mam nadzieję, że teraz się nie rozpierdolę. Nie. Myślałem, że to mnie... Właśnie myślałem, że mnie to zje, a nie, że mnie tak fajnie wystrzeli. No ale dobra. Ja się na to godzę. Bardzo fajna opcja. Kwiatek. Pakuj go. No pakuj kwiatek! No jest, dobra. Okej, w sumie mogłem wziąć liść, no ale to nie ważne. Teraz, moi drodzy, trzeba przyłączyć kolejne wysepki. Czyli najpierw te dwie tutaj, które widzę. Te dwie, które widzę, to by było trzeba wziąć, ale stamtąd jakiś odrost. To by było chyba najszybciej. Jest tu kryształ? Szukamy kryształu, ziomek. Ziom, szukamy kryształu. Troszkę ta kamera tak dziwnie się zbliża. Tego, szczerze wam powiem, nie lubię. Hu, laj dusza, piekła nie ma. Gdzie są te kryształy pierdolone? Tam jest jeden. Trzymaj się. Tu jest kryształ. Widzisz kryształ? Trzeba się ciut cofnąć. Zabrać go. No i dokładnie. No a ja o tym dokładnie właśnie mówiłem. Tam już chyba jest. To jest kryształ? Nie, to jest dziwnie padający cień. Nie wejdź w rosiczkę. Teraz to trzeba jakoś ogarnąć. Trzeba to logicznie ogarnąć. Wziąć i to ogarnąć. Leć. Tak. Tak, okej, jestem. Już wam zapowiadam, że na sam koniec materiału się rozpędzimy i lecimy na sam dół. Chcę widzieć, jak to będzie wyglądać. Złap się! Dobrze. Wysepka energetyczna. Gdzieś jakaś kolejna. Może ta jest stosunkowo blisko, tylko czy my tu mamy jakiś odrost? Mamy tu odrost? W ogóle zauważyliście? Ten star plant u samego swojego czubka już nie ma za bardzo tych odrostów. Ma tylko tutaj najbliższy, ten, który chciałem wykorzystać. Chyba, że z dołu ma jakieś odrosty. Oddal się. Mati, oddalanie się od monitora ci nic nie pomoże. Spróbujmy wykorzystać ten. Najwyżej się nie uda, ale mam nadzieję jednak go wykorzystać. Złap się. Dobra,
I w tamtą stronę trzeba rosnąć, to znaczy no najlepiej pod tym chyba. Ups. Złociutki, w dół jeszcze, w dół, nie przyłączaj się. I teraz gdzieś, o właśnie, chciałem powiedzieć, że musi się wynurzyć ta nasza wysepka na horyzoncie. Znaczy przed nami, nie na horyzoncie. I właśnie liczyłem na to, że trafię. Tylko, że kurczę, podejrzewam, że będziemy tam rosnąć z dwoma chyba odnóżami. Co najmniej. Zobaczcie, na ile nam to wystarczyło. Praktycznie na nic. Muszę wrócić. Parepeperepepepe. Złap się. Kurczę, on, ten star plant tutaj u swojego czubka jest tak słaby już. W sumie mu się nie dziwię. Dawaj. Jest, złapaliśmy się. No to rośniemy dalej. Ups, ale nie w dół, stary. To jest tak stresujący moment, jak ja uruchamiam ten star plant. Dobra, zarosnęliśmy troszkę dalej. Tylko, że zobaczcie, on strasznie szybko już ginie, strasznie szybko już spowalnia i nie ma siły rosnąć dalej. Ale rośnij, stary, rośnij, błagam cię. Jeszcze ciut. Smutek. Smutek. Star plancie, czy masz tu coś ciekawego? Blisko, jakbyś mógł, to blisko. Nie ma, a tu jest, poniżej, dobra. Jakoś go wykorzystamy. Parepepepam, I love it. Ups, ups, trafiłem czy nie trafiłem? Trafiłem, usiadłem prosto na nim. Dobrze, to teraz mam zamiar już to uskutecznić. W lewo do góry, w ogóle działaj. Ale nie aż tak. No, mam nadzieję, że to da rady. Daj rady, błagam, daj rady, bo nie chcę jeszcze raz tego robić. Da rady, damy rady, jest, chyba. Uda się? Udało się, jeszcze w dodatku mamy kryształ. Pyk, pyk, pyk. Ciekawe, czy coś ciekawego jeszcze jest na tej wyspie. Czerp energię. Dobrze. Tylko wiecie co? Jak wysepka nie jest energetyczna, to ja się zastanawiam. Skąd my weźmiemy aż cztery jeszcze tutaj, jak ich tyle tutaj nie było? Nie ma ich tyle tutaj. Jeszcze dwie sobie przyłączymy w tym materiale. Dawaj do góry. Złociutki. W ogóle bym się drapał najchętniej na szczyt tego kwiatu. Ciekawe, czy on coś... Jest i kryształ. Tylko, że w rosiczce. Trzeba podejść. Niebo mnie zje! Dobrze, zebrałem. Chyba wszystko. Musimy się wspiąć tu na górę. Zobaczę, czy ten kwiat coś daje. Czy on coś powoduje ciekawego. Może mnie na przykład wystrzelić? W ogóle, ej, mamy dwie wysepki, tam widzę. Okej. Sprawdźmy, co on takiego... Ej, no stary, nie! Ja chcę wyjść na niego, tutaj od frontu. Frontalne uderzenie, frontalny atak, frontalne wejście w kwiatek. Kurcze, no stary, dobra, pieprzyć cię. Nieważny jesteś, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Wysepki. Trzeba jeszcze cztery, a zobaczcie. Co ja mam przyłączać? Te wysepki takie, co nie świecą, też działają? Mam dwie tylko energetyczne. Co ja mam więcej przyłączyć? Tamtą góry? Pak picie. Jakieś tam mam dostać. W ogóle statek jest bardzo, bardzo blisko. Ciekawe, jak to będzie działać. Dobra, ja mam kwiatek, a najchętniej to bym miał teraz liść. Ale liścia tutaj akurat nie ma. No to nic. Poszedł. Skoczył. I teraz na kwiatku sobie lecimy. Udało się, tylko stary, nie biegnij tak szybko. Zatrzymaj się. Stój! O. Dobra. Tamta wysepka może nie. Tamtą chcę złapać, więc musimy się dostać tam. Ale jak to zrobić? Może do... Może po prostu tam wrośniemy. Ale nie do wysepki, tylko do tego kolejnego miejsca, bliżej wysepki. Czyli w sensie połączymy troszkę ten star plant. Tak między sobą. Uwaga, chodzi mi mniej więcej o coś takiego, żeby tam wrosnąć. Jeżeli ja nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Bo teraz w sumie to ja nie wiem, gdzie ja jestem. Cisnę jakoś do góry nogami dziwnie. Stary, nie rób tego. Ja chciałem się dostać... O, tu w lewo.
Połącz się. Takie międzygalaktyczne połączenie. Dobra. Chciałem dotrzeć do tego odrostu fajnego. Po to, by dostać się do kolejnej wysepki. Give it to me. Wrócimy sobie w ogóle chyba, przyłączymy jedną wysepkę, skoczymy na dół i pozbieramy na samym dole kryształy, bo tam coś mi się wydaje, wszystkich nie pozbierałem. Uhuhu, ale fajdol, fajdolku, ale to macha. No w lewo, kurde. Do tej po prawej chyba mamy bliżej. Give it to me, give it to me, give it to me. Dawaj mi tą energię. Eksperymentalna zręcznościówka, świetnie wam wyszło. Dobra, udało się, koniec. Teraz stary wracamy. Tu jest odrost bardzo blisko, ale fajnie, dobra. Hihi, świetnie nawet. Tu trzeba eksperymentalnie skoczyć. Kurwa, nie widzę nic. Ups, to poszedłem. Dobra, lecimy sobie na sam dół. Będziemy zbierać kryształy, a wysepki przyłączymy w kolejnym materiale. Dawaj. Uhuhu, tu pomiędzy, popatrzcie, tak. Okej, tylko że mnie przywalił w ten starplant. Nie, przejdę jak niczym po prostu zawodowiec. I jebut, jestem na dole. Wybraliśmy. Świetnie. Okej, to pozbierajmy sobie troszkę kryształów. Bo podejrzewam, że ich tutaj jednak troszkę zostało. A ja nie wszystkie wyczaiłem, jak znam życie. Więc takim oto cudownym sposobem, może nie wiem czy na tą górę, czy na tą z tamtej. O, barany! Pamiętacie z pierwszego materiału? Kurczę, dawno was nie widziałem, zaraz was będę ścigał. Zaraz się pościgamy. Jest i kryształ. Mówiłem, zobaczcie, kryształy rosną nam pod nogami, a ja ich tutaj nie zbierałem, bo jeszcze nie wiedziałem, że wtedy to jest takie mega ważne. No, a teraz wiem. Teraz mam je dostępne, więc idziemy teraz dalej. Tam u góry też wydaje mi się, że będą. Trzeba poznać bardziej te... O, jest kryształ! Wróć, 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 wróć tutaj. Dawaj go, okej. Mam 48. Może tutaj za tą skałę. Tam u góry chyba nie będzie, bo tam u góry byliśmy na początku. Owieczki, cześć. Już się mnie boicie? Już macie takie oczy? Jest tutaj jakieś? Jest, popatrzcie, jest ta jaskinia. To znaczy jakaś grota. Dlaczego ja tego wcześniej nie ogarnąłem? Bo nie wiem. Ale najpierw chcę tego zebrać, a później pójdziemy do tej groty. W ogóle jeszcze tam po drodze była jedna grota, w której to nas byk rozjebczył, bo się akurat widocznie nudziło. Puść jedną rękę, zabierz kryształ. No, wyrywaj go. Tam już nie widzę, żeby coś było. Wchodzimy do groty. Jest. Mam, spoki. Dawaj. Nie zdążyłem złapać. Znaczy za nisko wyskoczyłem. Dużo nie widzę, ale przybliż mi kamerę. Okej. Jest. I tam jeszcze jeden. Centralnie w niego. Jak odpadł. A tam? Muszę chyba wyskoczyć. Cyk. Wracaj, wracaj, wracaj tutaj. O. Dobra, i takim oto cudownym sposobem zbrałem trzy kryształy w grocie, na samym dole. Po prostu, no nic mnie to nie kosztowało. Ani czasu, ani wysiłku jakiegoś docierania do kolejnych wysepek. Tylko on był po prostu na miejscu, na start. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy. Ciekawe, czy tą skałę mogę zrzucić. Spróbujmy. Podejrzewam, że tak, że raczej jakoś nie ma przeciwwskazań do spierniczenia. Jeszcze tu jest kryształ, no kurczę. Popchnij ją. Ona tu nie może być. Ona stanowi zagrożenie, mój drogi. Tylko ty nie czep się jej. Ciekawe, jakbym się złapał jedną ręką skały, a drugą
tego głazu, który odpadał. Ciekawe, czy mnie rozerwało, czy mój robot by to wytrzymał. No stary, nie, co tobą tak majda? Złap się tego. Dobra, mam. Co teraz? Tam już raczej nie. Tu też nie widzę, żeby coś lśniło. Jeszcze na tyły tego starplantu pójdziemy. Jest, dawaj. Łap się. Ciekawe, czy... Nie, podwodnej groty raczej nie będzie, bo ja tutaj nie mogę wchodzić do wody. Jak już raz spróbowałem, to mi się robot rozpadł, ale to nieważne. Czy to jest jakiś kryształ? Nie ma, nic nie widzę. Ogólnie tak z grubsza. Chyba pozbierałem większość tutaj tych świecących, fajnych diamencików. Buf, uwalił. Ciekawe, jakbyśmy to odkopali. Spróbujmy to odkopać, coś tam musi być. Na pewno tu nie jest bez celu. Łap się tego. Dawaj, odkopiemy to. No, no i świetnie, dobra, okej. Zobaczmy tylko, czy tam coś faktycznie jest. No bo tu może tu fakt... Nie wiem, czy to jest tak nasypane, bo jest. Czy może tam jest jakieś wejście gdzieś do czegoś. Jest kryształ! Szczerze wam powiem, że nie za bardzo wiem, co się dzieje. Ale robię tu ładny, ale bałagan. Jeden kryształ. Ciekawe, czy tam jest jakiś drugi jeszcze. Na pewno jego chcę. Okej. Wejdźmy tu. Złammy to. I użyjmy jetpacka. Tylko czekam, aż się odnowi. Niech się odnowi. Spróbuję wyciągnąć tą skałę i okaże się, co tam jest. No, nie chcę. Tam jest kolejny kryształ. Widzicie? Chyba, bo coś się lśni. Ja się tam przebiję jednak. Dawaj go. Mam. Okej, czyli dwa kryształy. Chyba nic więcej. Dobra, robimy stąd wypad. Stary, wyjdź jakoś. Dobrze, jest. Okej, no to wyczaiłem fajne miejsce. Z kryształem. Dobra, słuchajcie, no to co? Tutaj sobie kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Zachęcam was do zalajkowania fanpage'u, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze, to wejdźcie tam i zalajkujcie. Tam często wrzucam jakieś fajne informacje odnośnie czegoś. Jest i kryształ! Ciekawe, czy ja sobie tam jakoś dotrę stąd? Czy będę musiał dotykać starplantu? Raczej dotrę, wyskakując tutaj, łapiąc się, jednak ten jetpack jest niezastąpiony. No. Ups! Trzymaj się. Okej, i trzeba to okrążyć. No i to tyle na teraz. Będziemy kolejny materiał, będziemy sobie... Gdzie to jest? Będziemy przyczepiać kolejne wysepki energetyczne. Ja po drodze też zobaczę, czy tu czasem jakiejś nie ma. No i to tyle. Trzymajcie się gorąco. Dawaj to. Cześć. Na razie. Pa.